Cześć, to Baba od Polskiego. Zapraszam na moją lekcję. W czasach, kiedy tworzy Wyspiański, rodzi się nowa sztuka, jaką jest plener, nowy kierunek w malarstwie. I tutaj zjeżdżają różni ludzie, chociażby do Włodzimierza Tettmajera, który ich przyjmuje, trochę tak prowadząc wręcz agroturystykę. Bo Tettmajer był malarzem. Dlatego Bronowice były istotne, dlatego że to jest bardzo blisko Krakowa. Dzisiaj to jest nawet dzielnica. I Bronowice należy do parafii kościoła Panny Marii w Krakowie. Czyli brali wszyscy ślub w tych swoich strojach ludowych, z wszystkimi obrządkami w Krakowie. I przez ten smętny, dekadencki Kraków przyjeżdżali tacy kolorowi. Więc dlatego te Bronowice są istotne, bo to jest parafia należąca do Krakowa. Czyli tutaj jakby ludność wiejska przyjeżdża do miasta i to miasto jest szokowane zachowaniem, kolorem, radością przede wszystkim, jakąś wolą życia tych ludzi. To jest szokujące. Więc to proszę zapamiętać, dlaczego akurat konkretnie te Bronowice, że ta parafia jest ta sama. Na czym polega tutaj kontrast, rozróżnienie? Bronowice kontra Kraków. Jakie jeszcze tu kontrasty zauważacie? Chociażby klasowe, właśnie inteligencja, mieszczanie, nie? I kontra chłopi. No i tu jest takie życie, a tu śmierć, nie? Dekadencja, marazm, vanitas. W mieście panuje dekadencja wśród artystów. Takie poczucie jednej zbliżającej się katastrofy, bezsens istnienia. Żyją w oparach opium i absurdu. A na wsi jest bardziej taki Bergson, filozofia Bergsona, czyli elan vital, czyli pęd życia. Jakaś taka i seksualność, i tworzenie rodzin, i oglądanie przyrody, która żyje, umiera, chce wzrastać, zwierzęta, które się ciągle rodzą, praca, chęć pracy, śpiewanie, budowanie jakiejś gromady, nie? I to jest taki pęd życia. Elan vital oznacza pęd życia. Tam się ciągle coś dzieje, nikt tam nie docierają, nie? Ludzie się nie mają czasu na poezję trochę pracując w polu. Rutyna miasta jest dobijająca, a na wsi jest taka jakby leczyła wszystkich. I wiesz, co masz robić. Nie zadajesz sobie pytań, co ja dzisiaj zrobię. Nie ma nudy. Musisz stać z kurami, już zająć się zwierzętami najpierw, a później na pole. Nie? No to normalne życie na wsi, nie? Nie jesteś nigdy za młody na to, żeby pracować. Od początku wiesz, co trzeba robić. Musisz być pożyteczny. Też w takiej formule. No i stąd nie ma tych myśli dekadenckich. Nie wiem, czy są szczęśliwsi, bo ja się zawsze obawiam, bo ja też tak sobie myślę, ale obawiam się, że jestem też chłopomanką. To znaczy, tak mi się może tylko wydawać, bo nie znam dokładnie realiów, nie poczułam ich na sobie. Nie, że tutaj się obawiam po prostu, że przesadzę. Że się okaże, że no nie, bo przecież od rana do nocy harówa i nie masz chwili odpoczynku. Nie masz tak naprawdę kiedy korzystać z tego, że sobie przejdziesz i popatrzysz na pole, nie na rośliny. Że to jest bardziej dla turystów. Może to jest tylko dla nich dostępne, a dla ludzi mieszkających na wsi, no to oni mają codziennie coś do zrobienia. No więc tak, mamy już wyjaśnioną chłopomanię, że jest to pozorność, że ta fascynacja po prostu jest, ale takim czymś, co im się wydaje, czym jest wieś, a nie prawdą. Nawet nie chcą poznać tej kultury, zasad życia na wsi. No i oczywiście modne jest ożenić się z chłopką, bo to taka zaradna dziewczyna, a jednocześnie jest to jakaś taka forma ciekawości, jakiejś egzotyki i na pewno inni będą o tym mówić. Nie wiem, jest taka wyjście przed szereg. Nawet siostra mówiła do panny młodej, że przecież ty nie dasz rady w mieście, ty kochasz tatko, kochasz nas, kochasz tutaj te pole, które znasz od dziecka. Nie wytrzymasz w tym mieście, to nie dla ciebie. I jeszcze chciałabym, żebyśmy sobie ustalili, kto jest kim. Czepiec był, mam dwie informacje, że albo był wójtem, albo pisarzem gminnym. Te historie, które są opisane, są autentyczne. Wyspiański to podpatrzył. To jest taki wujek panny młodej, który nie wylewał za kołnierz. Upił się porządnie na tym weselu. Ale ten był agresywny i wszczynał burdy niezłe. Dowiedzieliśmy się, że on na przykład sam opowiada o tym, że na początku się chwali, że kiedyś pobił w trakcie wiecu jakiegoś mężczyznę, a teraz mam na przykład taki epizod z muzykantami, bo on tam krzyczy, że oni nie grają to, co on im zapłaci i mają grać, nie, to, co on chce. No i się trochę buntują, bo inną muzykę mieli ustaloną z państwem młodym. No i on jest taki, że za chwilę chce ich wyciągnąć za fraki z tej sceny i bardzo, bardzo pobić. Tak później, jak on został tak przedstawiony, no i później on pierwszy chwyta za kosę, widać, że można się go bać, że jest taki bardzo dużo ma w sobie agresji. Ta scena, jak wyszła sztuka, to
faktyczny Błażej Czepiec bardzo się obraził na Wyspińskiego, bo poczuł się dotknięty. Tam było, że on za szóstkę prosił o to, żeby zmieniona była muzyka i to go bardzo zabolało, bo to jest bardzo mała kwota. I on to komentował, że tak, że gdzie co tam Wyspiański widział, aby gospodarz, jak się patrzy, dawał szóstkę muzyce, a coś dopiero prawował się o tę szóstkę. Nie, że to jest tylko jakaś taka mała waluta, że on po prostu by nigdy tak mało pieniędzy nie sypał. Więc później się na to obraził. On jest bardzo dokładnie scharakteryzowany. Na pewno jest zamożny, pewny siebie, jakiś silny. Jego zdanie jest istotne w całej gromadzie. I on, zobaczcie, zaczyna całe wesele. Bo on podchodzi nagle do dziennikarza. O co się go pyta? Jakie jest pierwsze zdanie wesela? Co tam, panie, w polityce? Chińczyki trzymają się mocno? On rzuca taki tekst. No i to jest dla nas bardzo ważny tekst. On tutaj podkreśla, że interesuje się polityką, zna się na realiach takich społecznych i trochę ta jego wypowiedź jest szokująca dla dziennikarza, bo dziennikarz ich traktuje z góry, a tutaj nagle człowiek to wszystko rozumie. Cóż tam, panie, w polityce? Chińczyki trzymają się mocno. Mój miły gospodarzu, mam przez cały dzień dosyć Chińczyków. Pan polityk. Otóż właśnie polityków mam dość po uszy dzień cały. Kiedy to ciekawe sprawy. A to czytaj, kto ciekawy. Wiecie choć, gdzie Chiny leżą? Zobaczcie, jak go od razu poniżył. Nie, że to jest chłop, więc co on tam wie? A okazuje się, że Czepiec będzie bardzo dobrze zdawał sobie sprawę z jakichś stosunków społecznych i dobrze wie, jakie jest stanowisko inteligencji wobec wsi. I on tutaj to podkreśli. Powie, pan się boi we wsi ruchu. Pan się boją we wsi ruchu. Panno z obśmiwą, obśmiewoją w duchu. A jak my, to my się rwiemy. I no do jakiej bijatyki, z takich jak my był Głowacki. A jak myślę, że panowie, żeby już mogli mieć, i no oni nie chcą chcieć. On jest dumny ze swojego chłopstwa. Mówi, że od nich wywodzi się Bartosz Głowacki, to jest za postać. Chłop był kosynierem w czasie insurekcji kościuszkowskiej i chorążym grenadierów krakowskich. Bitwa pod Racławicami. Wielki bohater, który jako chłop dostaje też to nazwisko Głowacki, takie podnoszące trochę status. I umarł w walce. Nie, więc ten to mówi, co wy myślicie, że my kim jesteśmy? Od nas był Głowacki. Tak? Czyli chłopi wiedzą, czym jest walka, czym jest poczucie narodowości. On tak mówi. No, ale niestety dziennikarz trochę go cały czas tutaj odrzuca, gdzieś go nie szanuje w tych słowach. I on jeszcze podkreśla, że panowie z miasta mogliby się wziąć za coś. Odwołujemy się najpierw po kolei. O co chodzi z tymi Chińczykami? Czy Chińczyki trzymają się mocno? O co chodzi? On się odwołuje tutaj do powstania bokserów, kiedy to lud w północno-wschodnich Chinach po prostu sprzeciwił się dynastii panującej. I to oczywiście to była jakaś grupa, która wyszła i to była rebelia, taka, która się stworzyła mimochodem i oni się nazywali bokserami. Czyli tam nie umiem niestety przeczytać po chińsku, jak się to nazywało, ale oni walczyli w imię sprawiedliwości i pokoju. Tylko, że po prostu przeprowadzili prawdziwą rewolucję. Oczywiście tak to jest to, że o rewolucję, o zmiany trzeba walczyć. Raczej musimy dojść do tego walką. Oni jeszcze tam swoją drogą stosowali różne praktyki szamańskie, jakieś takie rzeczy. No i przede wszystkim mamy tu bunt ludu przeciwko panującej władzy. Czyli on, kiedy Czepiec o to pyta, to jednocześnie zaznacza, znając głos miasta, inteligencji na temat wsi, jednocześnie zaznacza, że my też tak możemy powstać przeciwko wam. Więc to wszystko jest takim bardzo dużym napięciem. Tam by można było się kierociąć powietrze przy tej rozmowie. Nie, bo on od razu podkreśla, jak tam Chińczyki, a ten go wyśmiewa. Ty wiesz, gdzie leżą Chiny? Nie, jeden drugiemu pojazd robi. No i mówił, że chłopi czytają gazety i wszystko wiedzą. A ten się pyta, a po co? Bo my się garniemy do świata. A dziennikarz mówi, myślę, że wasza parafia to już jest i tak dla was dość szeroki świat. Bardzo brzydko. I zobaczcie, że nie wulgaryzuje tutaj w ogóle tych wypowiedzi. Mówi to bardzo tak ładnie, sarkastycznie. Tak? Gdzieś tutaj to jest nie taki wprost ten pojazd. Że jeden drugiemu. A dziennikarz wręcz przeciwnie. Dość tak dosadnie się tutaj odzywa. Wypowiada. I on, dziennikarz, powie takie zdanie, które nam się kojarzy już totalnie z chłopomanią.
to możesz sobie gdzieś zapisać czy skopiować. I on mówi tak. Ale to wieś spokojna, niech na całym świecie wojna, byle polska wieś zaciszna, byle polska wieś spokojna. To już działa jako skrzydlate słowa. Wydaje mi się, że do Brodzińskiego. No mi się wydaje, ale wydaje. Muszę to sprawdzić, sięgnę po, bo ja bym to dopasowała do Brodzińskiego, który mówił, że my Polacy, my lubimy sielanki. No w każdym razie takie spojrzenie już było, więc on też jako dziennikarz jest wyuczony, nie? Więc zna klasyki, zna Kochanowskiego. Czyli, że tu nie powinno was nic obchodzić, tutaj jest tylko czas na sielankę. I on mówi tu jasno, pani się boi we wsi ruchu, tak, wyśmiewa nas, a my się bijemy, rwiemy do bijatyki. No i że panowie mogliby coś mieć. Pojawia się tam później dziennikarz z Zosią. Z tej rozmowy, czy my sobie coś weźmiemy? Chyba nie. Tylko on ją traktuje bardzo... No nie wiem, dla mnie jest to język opresyjny, a rozumiem, że wtedy miało pokazywać, że on ją po prostu podrywa. I Stańczyk będzie jego wyrzutem sumienia. Pan to taki kosaczek, jak zesiądzie z konika, jest smutny. A pan zawsze bałamutny. I on nagle mówi, że to żaden komplement być bałamutnym. Później mamy rozmowę z radczynią, Haneczką i Zosią. Bałamucić to tak podrywać erotycznie trochę, trochę żartobliwie. Nabijać w butelkę, a jednocześnie flirtować. Nie, podrywać dokładnie, bałamucić. Radczyni, to ta postać jest inspirowana Antoniną Domańską, autorką historii Żółtej Siedrzemki. Autorką książek dla młodzieży, dzieci i młodzieży, no i ciotką, autentyczną ciotką Lucjana Rydla. Haneczka i Zosia to są jej siostrzenice i ona po prostu tutaj z nimi przybyła na ślub Rydla. No i te dziewczyny są zafascynowane chłopakami ze wsi, którzy tutaj są w strojach ludowych, mają czapki z pawymi piórami i one by chciały tańczyć tak, jak oni tańcują, bo to jest coś żywego. No tych chłopi z miasta to głównie stoją pod ścianą. I one by chciały, a ciotka się brzydzi i nie chce, żeby oni tam byli. Dziewczyny komentują to, ciotusieńka jest zła okropnie, zła okrutnie, przelotnie, zaraz buzię pocałuję. Że ją chciały udobruchać, no i ona mówi, dobra, to niech sobie dziewczyny wytańczą się, będę na niej patrzyła. No i dosiada się bardzo fajna postać do radczyni, Klimina. Klimina jest jedną z mieszkanek wsi, też jakąś taką już w takim dojrzałym wieku kobietą. Więc Klimina, dobry wieczór państwu, pochwalony gospodyni. I to będzie super rozmowa dwóch kobiet z różnych stanów, z innymi doświadczeniami. Ona mówi, ja nie jestem żadna gospodyni. To wsiosko od maleńkości Klimina, po wójcie wdowa. Wdowa po wójcie. Tyle o sobie mówi ta kobieta. Tak bardzo skromnie. A ta mówi, radczyni, jestem z Krakowa. Od razu podkreślenie miejsce. Macie syna, tańcuje tam. Niech się bawi, są te dziwki, niech nie stoją. Proszę się nie śmiać z języka. I jakoś mu nie idzie sporo, bo się ino pogapuje. Czyli stoi pod ścianą. Panowie dziwek się boją. Zaraz która co przyniesie i no roz się przetańcuje. Zostawiam to swobodnej interpretacji. I radczyni na to mówi kolejne zdanie do zapamiętania. Wyście sobie, a my sobie. Każdy sobie rzepkę skrobie. To już od razu jest jakby podsumowanie tego wesela. Że mamy ludzi, którzy powinni się pojednać, a każdy działa tylko w swoim imieniu. Każdy sobie rzepkę skrobie. No bo oni się nie będą rozumieć, to też. Jak najbardziej, to samo jedno z drugim się nam łączy. Generalnie to jest, jak patrzymy tak na całość tutaj, to że zupełnie są inne zachowania. Wszystko ich różni. Myślałam, pomówię z Matusią, to by wnuczka kołysała. A to śliwy skora, kumosiu, ledwo, że w koło spojrzała, już by mi synów swatała? Widzicie? Ona już miała po prostu tutaj przyjść i chciała po prostu, żeby syn radczyni. Może tutaj został na wsi. Hej, ja się bawiła w przódzi. Teraz bym lo inszych chciała. Coraz więcej patrzę ludzi, żeniła by mi wydawała. Nie, czyli taka swatka po prostu. Później mamy Zosię z Kasperem. Kasper jest drużbą. To oni sobie tutaj flirtują, rozmawiają. Później jest Haneczka z Jaśkiem, tak samo. Jasiek też jest drużbą. Tak, to jest ten Jasiek, co miał złoty róg. I znowu mamy, powracamy do tej sceny z radczynią i Kliminą. To jest najlepsze. Bo radczyni nie wie, jak zagadać i pyta się, cóż ta gospodyni na roli? Czyście sobie już posiali? A jest listopad. Tym tacasem się nie siwo. Po prostu odpowiada jej Klimina. Po prostu widać jakiś kompletny brak zrozumienia chociażby tego, co się dzieje na wsi.
Spójrzcie na te dekoracje, jak ona jest szczegółowa, bo my chyba sobie jej nie omówiliśmy. To są didaskalia i didaskalia w Teatrze Wyspiańskiego będą zupełnie inne niż w Moralności pani Durskiej, którą też będziecie musieli przeczytać na koniec modernizmu. Zobaczcie, jak macie tu szczegółowo wszystko pokazane. On nie daje przestrzeni dla scenarzysty, dla reżysera, bo on robi teatr ogromny, wszystko zaplanowane. I to jest tak, jakbyśmy jeździli kamerą z jednej izby do drugiej izby. Tu tańczą, one siedzą pod ścianą i sobie rozmawiają. Gdzieś w kąciku rozmawiają sobie dziewczyny z Krakowa zafascynowane chłopakami ze wsi z drużbami. Flirtują i my tak na zmianę po prostu ten kadr zmieniamy i podsłuchujemy tych. Macie izbę wybieloną siwo, prawie błękitną, jednym szarawym tonem półbłękitu obejmującą i sprzęty i ludzi, którzy się przed nią przesuwają. Przez drzwi otwarte z boku kusieni słychać buczne weselicho. Czyli jeszcze raz, mamy wszystko półbłękitne. W tle będziemy mieć, tak w skrócie, salę taneczną, więc całe przedstawienie gra muzyka i ona trochę, te wszystkie rozmowy są zagłuszane tą muzyką. Tam będą skrzypce, klarnet, tańce, stukanie butami. Jakiś taki melodyjny szum musi być słychać cały czas w tle. I my tak jakbyśmy przekroili tę chatę, odcinając jej przednią ścianę. Tak to jakby stoimy od drzwi i widzimy lewą, prawą izbę i te na środku. Wejście, drzwi tylko do tego środka. I tak, mamy drzwi do alkierzyka, czyli do sypialni. Tam jest łóżko Włodzimierza Tytmajera i Anny Tytmajerowej oraz kołyska i dzieci śpiące na łóżkach. Na górze, na ścianie, to jest bardzo ważne, piękne określenie, święci obrazkowi, czyli obrazki świętych. Na bocznej ścianie jest okienko z małą firaneczką. Nad oknem taki wieniec dożynkowy z kłosów. Bardzo modny teraz i nazywamy to stylem boho, a to już było 1000 lat temu. Za oknem ciemno, bo jest przecież listopad. I widać jakiś taki sad, ale deszcz. I stoją tam krzewy otulone w słomę, w zimową taką ochronę. Czyli chochoły. Dzisiaj chochoły są takie w mieście, że po prostu macie folią z drugą białą albo czarną obwinięte jakieś drzewka, które marzną na zimę. Nadal to robimy. A pierwotnie chochoł był ze słomy i tu się nigdy nie pomylcie. To nie jest siano. To jest słoma. Słoma ma rurkę w środku. Ona chroni przed zmarznięciem rośliny. A dodatkowo jest krzew. I standardowo jest to krzew róży. Jakie ma konotacje róża? Z czym się wam kojarzy róża? Miłość, serce, uczuciowość. Zobaczcie, że Kondrat się objawia Ewie w Dziadach części trzeciej i w róży jego twarz. To jest taka też krew, coś ważnego. Słuchajcie, to są emocje, to jest polskość, to jest miłość do Polski. I ona jest teraz schowana w chochoła. Co jeszcze mamy w tym domu? Tu jeszcze mieliśmy dużo na początku o kolorach, o tych wstążkach, które migają nam z tej izby, która jest taneczna, pawie pióra, barwne kaftany, kabaty, nasza dzisiejsza wiejska Polska, niż tam jest dużo tych wszystkich elementów ludowych. I teraz tak, na samym środku, w tej sieni, gdzie się wchodzi, stół okrągły, pod białym sutym obrusem, gdzie przy jarzących brązowych świecznikach żydowskich suta zastawa. Talerze poniechane tak, jak dopiero co od nich cała weselna drużba wstała w nieładzie, gdzie nikt o sprzątaniu nie myśli. To jest super, bo to jest, one muszą wyglądać już na używane. To nie jest sztuczna scena, to jest kawałek wycięty z życia. I mamy stołki kuchenne, takie jak tam były, z białego drzewa. Biurko nawet jest, mnóstwo papierów na nim. Nad biurkiem fotografia Werny Chory, to znaczy to była reprodukcja obrazu Werny Chory Matejki. Przecież Werny Chora nam się tu pojawi, a Matejko był mistrzem Wyspiańskiego. I mamy też litografię. Wiecie, co to litografia? To tak jakbyście wydrapywali, zamalowali, po prostu robicie swój stempel, tylko że on jest bardzo, bardzo zaawansowany, bo otworzenie całego obrazu Matejki, bitwy pod Racławicami. Tam, gdzie walczył ten Głowacki. Jest jeszcze sofa i nad nią szable, flinty, pasy podróżne, torba skórzana. Jeszcze mamy piec, obok pieca stoliki Empire. Zobaczcie, że to trochę jest takiego Krakowa, nam się tu wprowadza, bo to była mniej więcej taka z tego XIX wieku moda we wnętrzach. No i mamy jakieś różne ozdoby, zegary, kolumienki, jakiś złoty zegar alabastrowy z kolumienkami i ma złocony krąg godzin. Nie, że taki jakaś, widać tutaj pewien majątek.
I nad tym wszystkim jest portret pięknej damy w stroju z lat 1840, w lekkim muślinowym zawoju, przy twarzy młodej, w łokciach i na ciemnej sukni. Tak, dobra. U boku drzwi weselnych skrzynia, która też zagra. Zobaczcie, wszystko jest prowadzone już tutaj, w tych pierwszych diaskaliach. Wiejska taka, w kwiaty pstre, zdobiona, różne desenie. Już widać, że ona ma wiele lat, bo już wyblakła. Jeszcze jest, mamy fotel z oparciem, tam będą się upijać i tam zrzucać palta, więc to jest ważna rzecz. Nad drzwiami weselnymi ogromne obrazy i to trzeba zapamiętać. Matki Boskiej Ostrobramskiej. Wiecie, jak wygląda? Ta, co w ostrej świeci w ramię z inwokacji. Wracając. I teraz jeszcze będzie drugi obraz. Matka Boska Częstochowska. Też już znacie, która jest która. Więc zobaczcie takie potężne obrazy, takie z dużą historią. One też się nam łączą, jak to w naszym państwie, oczywiście religia z patriotyzmem. Jakby opiekują się tym domem, Matki Boskie. I jeszcze tam jest dzieciątko. No i jaki jest strop? No tak jak w wiejskiej chacie, drewniany i belkami takim podtrzymywany. I na tych belkach jest wypisane Słowo Boże i rok zbudowania. I wszystko się dzieje w 1900. I zobaczcie, to już mamy w dekoracji, w pierwszych didaskaliach, bardzo już zarysowaną scenografię. Mamy kolory, mamy przedmioty, które później będą do użycia. I też napisanie tych didaskaliów to nie jest takie pustosłowie albo takie tylko równoważniki zdań. Tu macie po prostu niemalże już językiem poetyckim to wszystko napisane. Jest dużo ozdobników, my dokładnie wiemy, jak mamy to zrobić. Nie ma dowolności. To chciałam właśnie podkreślić, jak my patrzymy na te kadry. I teraz mamy genialną scenę, genialną, w której poznajemy pana młodego, panią młodą i księdza. I to się zaczyna nam najbardziej, dla mnie zabawna rzecz, taka, że rżałam ze śmiechu niesamowicie. Przychodzi tutaj ksiądz, no i pan młody oczywiście nadskakuje, bo jest gość i dziękuję za to. On mówi, że jest ze wsi, bo jest z chłopa, więc on czuje, że tu powinien być, nie? Chociaż jest już uczonym, on zmienił swój stan. I że tutaj jest sami swoi, polska szopa, i ja z chłopa, i wy z chłopa. I to też jest takie skrzydlate słowo, które się powtarza później w języku. No i ten się go pyta o święcenia kapłańskie, nie? Że będzie nosić pelerynę i tak dalej. Może i należy mi się, lecz pewnego nic nie wi się. Inni także robią ślinkę. Może sprawił pelerynkę? Może z konsystorza przecie popatrzył okiem łaskawym. I teraz się zaczyna. Podchodzi panna młoda i mówi. Konsystor to jest taki urząd, kancelaria diecezjalna, coś takiego. I przychodzi panna mówi, młoda i mówi. Chodź co dadzą, i na te ciarachy twarde trzeba by stoć i walić w mordę. Co ona właśnie powiedziała? Ciarachy to jest takie pejoratywne określenie szlachcica przez lud krakowski. Ona myśli, kiedy on powiedział trudne słowa, konsystor, pelerynkę, może sprawił pelerynkę. Ona myślała, że on obraża jej męża i powiedziała, że trzeba, że ta szlachta to powinna coś dać, jak przychodzi na to wesele, nie? W sensie ten ksiądz. Ona tak tych wszystkich, po prostu, że wyższym stanem są, wrzuciła do innego worka i mówi, że trzeba ich stać i walić w mordę. Bo ona myślała, że te trudne słowa to jest, że on go obraża. Bo oni się kłócą i wstawiła się za męża. Przecież to jest turbo śmieszne. I on ją chce załagodzić. Moja duszko, tu się mówi o kościelnej dostojności, które mają przyznać jego mości. Ja myślała, że co inne. A ksiądz tak z politowaniem, no to naiwne to i niewinne. Przecież to jest turbo śmieszne. I już pokazuje nam różnicę między nimi. Ale spokojnie, pan młody też się popisze. Teraz mamy rozmowę pana młodego z panną młodą i to też jest bekowy. On ją zadręcza i ciągle ją pyta, czy ona go kocha. I ona mówi, ciągiem i ino rad być godoć, jakie to kochanie będzie. A to jeszcze jest ten moment, że ona mówi, że on nieustannie gada, jakie to będzie życie z nim. Że on tak ciągle gada. Więc on się pyta, czy ona wolałaby się całować, kochać, powiedz to. Przecież ci już wygodała, przecież ci mnie nikt nie wydrze. No jak powiedziała już w kościele, że staje jego żoną, to przecież już jest potwierdzone dla niej, a on ciągle potrzebuje takiej aprobaty słownej, on jest poetą, wiecie, on potrzebuje ciągle takich zachwytów słownych. Serce do kochania radsze, toś już moja radość, szczęście, nie myślałem, że tak wiele. A no chciałeś, to masz wesele.
Ach, nie patrzę, jak całuję. Nie całuję, kiedy patrzę, a lice masz coraz gładsze. A krew się tak zasumuje. On jej mówi komplementy, a ona mówi, że krew się w niej burzy, dlatego ma lice takie gładsze, nie? Pocałuj, że jeszcze, niechże tobą się napieszcze usta czy czołowieniec. Takiś tanie nasyceniec. Nigdy syty. A to męcząca robota, ona mówi. Nie dziwota, nie dziwota, żeś tak zbladnął, taki wrzący. Nie, że to męcząca robota, takie słowa ciągle mówić. I on mówi, niechwalący, spokoju mi nie dawały. Albo chciałeś. Same chciały te dziewczyny. I to jest odniesienie do tych panien, które czekały na niego przed parafią, nie, przed kościołem. I wszystkie chciały być z nimi, nie? Z nim. Mówiłam wam o tym, że jego uczennice tam krzyczały, piszczały. On powiedział im, że i widzicie, z żadną was się nie ożenię. Tylko z nią, bo jest prosta. Same chciały, on mówi. Cóż to za skaradne stuki? Kobiety, jakby w sensie sztuki. Ona mówi tutaj, że to były straszne kobiety. Myśmy takie samouki, kochałem się po różnemu, a ciebie chcę po swojemu, po naszemu. Ano z duszy, jak ci dobrze, niech tak będzie. Teraz ci mnie nic nie zwiedzie. Takiem pragnął zboża, słońca. Moc wesele pójść do tańca. No i dalej mamy poety z Maryną, sobie też gadają. Ja sobie to pozwolę pominąć. Oni rozmawiają też o różnych obrazach miłości. No, kochaniu, co to znaczy kochanie. No i znowu mamy scenę księdza Pana Młodego i Panny Młodej, że on mówi do Panny Młodej, ale też, żeby Pan Młody słuchał. Cóż takiego? Po pewnym czasie, bo to człowiek jest człowiekiem. Od przykładem tylu ludzi, bo to człowiek jest człowiekiem, usiada się tylko z wiekiem. Co to znaczy usiada się z wiekiem? No po prostu, że ta miłość się zmienia, uspokaja. Ona mówi, usiada się? Jak kwaśne mleko się usiada? Czyli tak trochę do swojego życia to odniosła. I on mówi, wyście młodzi. Choć dzisiaj wszystko godzi, przyjdzie czas, co was ochłodzi. No i pan młody, dzięki, niech się ksiądz nie trudzi, niech nie trudzi się dobrodziej, wdał się pan Bóg już te sprawy i ten wszystko załagodzi. Byliśmy rano w kościele, braliśmy ślub u ołtarza. No tak, ale to się zdarza. Wiele jest takich przypadków. Dobrze jest przypomnieć, że to normalne, nie? Podziękujże za obawy. A ona, zdarłabym jej łeb jak krosna. No i pan mówi, zazdrosna, kocha. Ach, kolorowa bajecznie, mówi ksiądz, tak z politowaniem, jednym zachwyceniem. Ona po prostu mówi, co by zrobiła z panu, jakby pan młody spotykał się z inną kobietą. Od razu pojazd. No i tutaj mamy znowu, że ten zachwyca się. Kochasz ty mnie? Ona, no Boże, no ciągle o to pytasz, nie? No i on się znowu do niej tutaj przystawia. Znowu piękne słowa rzuca. I ona mówi, no twoja jak trza, już ci twoja, bo cóż cię ta znów tak dumi? Ciągle mi no gadasz o tym, nie? Godos. Och, i ona mówi nagle tutaj, buciki mam trochę ciasne. A to zdejmij, moja złota. Ach, z szewcem to taka robota. No jeszcze taki rzuci oburzenie, że to źle zrobione. I on tańcuj boso. Panno młodo? Cóż to znowu? To nie można. Po co się męczyć? Trzeba być w butach na weselu. Jasne zdanie wypowiedziane. Zapamiętać. Trzeba zapamiętać, że to powiedziała panna młoda do pana młodego, bo jest mnóstwo takich zestawów przy wypracowaniach oraz zestawów ustnych, w których trzeba pokazać różnicę języka w jednym utworze. I różnicę poglądów. I to jest już genialne, pokazanie jak patrzy miasto, pokazanie jak patrzy wieś. Nie, że ci to są chłopomanami. To jest doskonały przykład chłopomanii. Zapamiętaj to sobie. No ten ksiądz tutaj trochę kręci, no i jeszcze mamy radczyni Marynę i poetę. I tutaj poeta to jest Kazimierz Przerwa-Tytmajer. A Maryna jest siostrą panny młodej, siostrą gospodyni i ona też będzie miała wizję dawnego swojego narzeczonego kochanka, który był malarzem i faktycznie umarł na gruźlicę. I on się tutaj objawi jako widmo. Dzięki za wysłuchanie lekcji i zapraszam do słuchania następnych części. A wszystkich, którym jeszcze mało, zapraszam na stronę www.babaodpolskiego.pl.